Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z The Old Realms, modyfikacji do Bannerlorda, w której gramy wampirem. Dobrze, poczekamy na zapadnięcie w zmroku, atakujemy, a dlaczego to robimy? Ano po to, żeby... Zaraz... Zablokowany? Okej, okay, on jest zablokowany, w porządku, niech tak będzie. Powinien czempiona? Mogłem, ale dobra, idziemy, ja i tak sam to chcę rozwalić. O co teraz chodzi? Chodzi o to, że wbijemy drugi level rodu oraz klanu mojego oraz pójdziemy się teraz nauczyć kilku zaklęć. Musimy znaleźć magistra, prawda? Bo już zwlekam z tym, a myślę, że to mi się bardzo przyda. Myślę, że to mi się bardzo przyda, także czekamy. Dobra, załatwmy tych teraz. No i tu, świetnie, rozwaleni. Zostało jeszcze 8. Raz, ot. No dawaj tymi widłami. Jaki dobry. Moi go zatrzaskali, teraz idziemy tam. O, tam jeszcze jeden był. Nie zauważyłem go. Gunter Vampire go zabił. I raz, i dwa. Pięknie, kolejny załatwiony. Jeszcze tutaj mamy, jest jeden. No, świetnie. Gdzie tu jeszcze coś jest? O, wszyscy. Wszyscy pokonani. O, teraz zobaczymy, ale świetnie wyglądają ten chaosu. Naprawdę. I leży. Świetnie. Zagrałbym frakcją chaosu. Muszę przyznać, że zagrałbym chaosem. Stworzyłbym takich kultystów. To jest jedna z frakcji, na które będę czekał na pewno. Chociaż Skeveni też brzmią super. No ale łowcy czarownic, wiadomo, też trzeba. Ewentualnie siostry Sigmara, gdyby była jeszcze grywalna frakcja sióstr Sigmara. To jest to. To jest to. Broń jednoręczna. Większy obszar ochrony tarczy przeciw pociskom. Niech będzie. Teraz tak, zwiększa szansę na posiadanie dzieci, na otrzymanie jednego punktu relacji. Nie, no to niech będzie to. Niech będzie to. Więcej mi się może to przydać. Ile punktów tu mi brakuje? Brakuje mi już tylko 9 punktów. Świetnie, to zrobimy tak. Pójdziemy w stronę Sigdorfu, a tak naprawdę zmierzamy do miast wampirów. To jest Sigdorf, został przejęty, prawda? Siegfried Hof, tak naprawdę. Okej. Okay. Przekonwertowaliśmy tych wszystkie rzeczy teraz, że to jest znowu nasze. Zaatakujmy jeszcze was. Oczywiście, że tak. A tak. Do przodu. Oczywiście, że tak. Ach, znowu nie trafiłem. Nie, trafiłem. Jest, 48 obrażeń. Zadanych. Dobra. Wszyscy pokonani. Wezmę tych jeńców już tak. A nie biorę, bo ciągle zwiększam. Dobra, zwiększam się liczba jeńców, bo mam zwiększoną też liczbę ludzi. 43 już mam. Też fajna armia. Niemała już się zebrała. Teraz handel tutaj i. Eee...
Jest Henschel College Magister, ale my szukamy magistra, nie magii, a nekromancji. My szukamy nekromanty. No tutaj wyślimy żołnierzy, po prostu. Piętnastu też dorwiemy zaraz. Idzie armia Manfreda. Zaatakujmy tych 15. Dobiegniemy do niego. I zaraz będziemy w Drakenhof. Pięknie. Taktyka mi wzrosła. 6 teraz możemy awansować. Awansujmy ich. Chodźmy do zamku Drakenhof i zobaczmy, czy jest tutaj ktoś, kogo potrzebujemy. Kogo szukamy. Sprzedajmy. I jest. Mroczny magister. Odwiedźmy go w jego domu. Chciałbym się nauczyć kilku zaklęć. Być może wskrzeszania zombie. O tak. Chciałbym urosnąć. Chciałbym być silniejszy i zgarnąć więcej mocy. Jak mogę to zrobić? Będę musiał przetestować twoją siłę i to, czego się nauczyłeś. Będziesz musiał użyć tego, czego się nauczyłeś. Okej. Okay. Szukam dalszej wiedzy. No i właśnie. Teraz... dobra, bo mamy Minor Magic, mamy Dark Magic i mamy Necromancy. Czyli mroczna magia jest czymś innym również niż ten, ale to jest, nie znamy tego, nie możemy się jeszcze tego nauczyć. Ale mogę się nauczyć tak. Shadow Blood. Okej, nauczmy się tego Shadow Blood i nauczmy się tego. Mam już 3 zaklęcia, wspaniale. Czy ma jakieś zwoje? Ma jeszcze zwoje. I co to za zwoje? Zwoje, które dają exp. Tak, widzę, że to mi daje exp, ale to jest strasznie drogie. 15 tysięcy najtańsze, no. Tak. The Wonder of Age. Ale mogę ci coś posprzedawać też. Dobra. Żegnaj, magistrze. O nie, wiecie co, pójdziemy jeszcze do magistra. Cofnijmy się. Practice spellcasting, mam zadanie od niego, prawda? O, jak chcę tu się, zobaczcie na dom magistra, jak ile tu jest many, wiatrów magii. Zobaczcie na to. To jest coś naprawdę wspaniałego, jak to wygląda. W ogóle ta modyfikacja to jest coś pięknego. Te księgi tutaj. Zwróćcie uwagę na to wszystko. Coś pięknego. Dobra, wychodzimy. Jak brzmi zadanie od magistra? Co ja mam zrobić? Użyj magii 5 razy, okej. Okay. No to użyjemy. Zaraz zaatakujmy kogoś. Przetestujemy nową magię. Dużo. Outlaws. Połączycie się? Niestety nie. Zobaczmy. Raise the dead. Patrzcie. Świetnie. Naprawdę świetnie. Teraz zobaczymy to. Zaklęcie. Idziemy na nich. To z tą krwią teraz. Skoro mam być wampirem, to trzeba przetestować zaklęcia na nich. Wow! Przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Oni... Normalnie to tak nie zabija. Zobaczcie, ile musiałem obrażeń tu zadać, że to jednak teraz zabiło. What the...
Świetnie. Fajnie to. Fajnie to wyglądało. Mam sławę, 1,9 morale i łupy kolejnych ludzi. 49 już mam. I umarłych. Niedobrze. Niedobrze. Mam nadzieję, że to się zaraz naprawi. Ja bym zapisz jako. Error, tak to nazwijmy, żeby sobie nie niszczyć tamtych zapisów. Bo nie wiem, czy to nie po rzuceniu zaklęcia się tak stało. Pamiętam, że czytałem, że... Okej, tu jest okej. Pamiętam, że kiedyś po rzuceniu Fireballu, czytałem, że jak ktoś rzucił Fireballa, to miał taki problem. Zobaczymy teraz. Trzeba 5 razy użyć zaklęcia. To zaraz im użyjemy. 40 metrów są przede mną. Podbiegnijmy. I zginął też. Świetnie. Tak. Spellcasting zrobiony. Cudownie. Kolejni żołnierze. Wróćmy teraz z tym zadaniem do Mrocznego Magistra. Jest. Dobra. Wróćmy teraz do Castle Drakenhof. Porozmawiajmy z magistrem. Zadanie dla niego zostało zrobione przy okazji tych Outlawsów. Ale to już na szybkiej bitwie. O, i 3 straciłem. Wydaje mi się, że na szybkich bitwach będę dużo tracił, bo moi rzucają zaklęcie w moich, po prostu. Tego jeszcze AI nie ogarnia. Dodajmy jeńców. I... Tak, Andreas. Zobaczmy. Dobra, mogę trzymać jak mroczna energia we mnie się we mnie rośnie. Naucz mi więcej. Znajdę. Nie chcę śpieszyć się. Potrzebuję więcej mocy. Och, stałeś się potężny, mój panie. Być może kiedyś zmierzysz się z samym Manfredem. Okej. Okay. Tutaj mogę się nauczyć kolejnych rzeczy. Nie mam złota. O, dużo złota trzeba, no tak. W porządku. Trzeba będzie też znaleźć swój grimoire, z tego co widziałem. No ale practice spellcasting, znowu 5 razy rzucić. To zrobimy zaraz. Zaatakujmy was i zaraz będę drugi level rodu miał, tak? Tak, jeszcze jeden. Po tej walce będzie. Zaatakujmy w takim razie ich. I jesteśmy. Powinniśmy być teraz na drugim poziomie? Czy przez to... No nie, przez to, że w tej walce mi oni towarzyszyli, nie dostałem za to sławy. Szukamy dalej jakiegoś przeciwnika. Tutaj 12. Zaatakujmy ich. Zaatakujmy tych 12. Zawalczę, bo chcę sprawdzić zaklęcie. Znaczy, chcę rzucić zaklęcie. Ach. Dobra, ale sam zaatakuję. Ruszę do przodu. Czemu nie mogę używać wiatru magii ani zaklęć? Ciekawe. Znaczy nie mogę używać skoku. Zobaczymy.
Może wyczerpałem? Nie, raczej nie wyczerpałem. Dobra, patrzcie na imperialnych, jak to wygląda. Są kusznicy, mają jakichś strzelców? Nie, samych kuszników i łuczników. Nie mają arkebuzerów żadnych. Żadnej broni palnej. Ja chciałem ją zobaczyć, jak to wygląda. Hełm mam jakiś. No taki sam. On jest identyczny jak mój. Dalej nie zdobyłem drugiego poziomu, przez to, że oni mi pomagają, nie? No, ale przez to, że teraz dostał. Teraz dostał. Szukajmy tutaj jakichś bandytów. Jest Empire Outlaws. 20. Zaatakujmy ich. No. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek mamy. Z całą przyjemnością. Znaczy, atakujemy was. Gotowość, gotowość. Czy umiejętności, te wampirze umiejętności teraz zostały stracone? Dziwne. Nie mogę się zmienić w wampira. Nie wiem, czy tak powinno być. Czy to ma związek z tym, że nie wiem, wybrałem inną ścieżkę magii, czy coś? Nie, chyba nie. Dziwne, jakbym nie był już wampirem? Możliwe, że jakiś błąd? Tak, no nie jestem w stanie. Świetnie. Wow. O, to też mi zadaje obrażenia. Muszę tym jakoś rzucać z daleka, bo to mi zadaje obrażenia. No weźmy żołnierzy, weźmy jeńców. Tak, i jesteśmy na drugim poziomie. Teraz możemy porozmawiać z którymś z władców. Pójdźmy do samego... Albo Marcos von Karstein? Zobaczymy. Wszystko jedno, chyba tutaj nie będzie problemu. To posprzedajemy. Mam 15 tysięcy, 16 teraz będzie, 17 nawet. Marcos von Karstein. Mój miecz jest na twoje rozkazy. Dobra, na razie będę najemnikiem. Na razie jestem najemnikiem Sylwanii. I idziemy. Od razu zmierzam w tamtym kierunku. Armia Johann Hafisch von Karstein. Tak, muszę tylko coś zobaczyć. Przywódca. Nie tyle przywódca, co siebie chcę sprawdzić. To jest ok. Plan. Nic nowego. Zaraz. Jak dziecięco to wygląda, no. Pisaliście mi w komentarzach, że to może być bug, że coś mi się nie doczytało po prostu, dlatego jest tak, no ale już niech tak zostanie. Niech już tak zostanie. Dołącz do armii. O, ta armia już się rozłączyła. No to się rozłączmy. Johann Firsch, ty potrzebujesz jakiegoś questa. Masz? No to może go zrobimy. Tak, mam problem z pewnym panem z The Golden Order. Łączy mnie długa historia, nie szczególnie przyjazna. Nie toczymy obecnie wojny. Wiem jednak, że dopóki jest na wolności, moje życie i ziemie nie są bezpieczne. Okej, okay. Ale jak mówię, wcale nie będzie łatwo. Ale ktokolwiek zdoła to uczynić, sprowadzić go do mnie żywcem, zyska moją wdzięczność.
to za mężczyzna. To Benedict Stross z klanu The Golden Order. Żądam sprowadzenia go do mnie, byśmy mogli wyrównać rachunki. W ciągu roku. Może się uda. Mam rok na to i dostanę 5000. Zobacz, kim jest ten gość. Zobaczmy, kim jest ten gość. Benedict Scross, wasal Averlandu. Okej. Okay. To jest potężny jegomość. To jest potężny jegomość. Jeszcze jedna rzecz. Postać. Nie da rady. Dobra. Dobrze, niech tak będzie. Szukamy tutaj dalej okazji do na... Manfred von Castell tworzy armię. Idziemy do Manfreda. Idziemy do Manfreda. Zdobyłem poziom. Atletyki już za bardzo nie damy rady. Broń dwuręczna. Później by się przydało. Bo to Vigor będzie tutaj wchodził. Patrzcie, Vigor plus 30. Odporności. Broń drzewcowa, broń miotana, jeździectwo, nie? Zwiad, taktyka. Medycyna daje mi inteligencję. To też się przyda. Medycyna daje mi inteligencję. Idźmy do punktu. Za armią Manfreda, za Manfredem. O, dołączmy do jego armii. Dołącz do armii i idziemy. W ogóle świetne są te obrazki. W ogóle jak sposób, w jaki to zrobi. 3100 ludzi mamy. Wybaczcie. O! Będzie Eishaten, będzie oblegane. Dobrze. Dobrze. Uuu, 3800. Naprawdę potężna armia. Podróżujemy w takim razie, podróżujemy. A ja tracę, myślałem, że będę zyskiwał. Członkowie klanów armii to jest na plus. No kawałek pójdziemy, tylko tak. Leichberg jest pod oblężeniem i go zostawiamy. A nie, na Leichberg idzie chyba armia Johanna Hafisza von Karsteina. Czyli nie wszyscy von Karsteinowie atakują, myślałem, że tak. No dobra, będzie imperialne miasto zdobywane. Złoto zyskane. Tylko niedługo się ta armia rozsypie. Czy my w ogóle zdążymy oblegać? Chłopo, 599. To powinno szybko pójść. Czy oni coś będą budować? Czy ruszamy ze szturmem? O nie, doładowali armię, doładowali armię. Jest atak. Idziemy w takim razie. Jest atak. Shadery, wiadomo. W porządku. Ja mogę się mianować dowódcą łuczników? To się mianuje. Kilku łuczników będę miał pod sobą. Swobodna potyczka mi dał, dobra. Tu nie muszę się przejmować jakimiś... What? Co tu za bolt leciał? Ile zaklęć? Ile zaklęć oni rzucają? Już będę rzucał zaklęcia. Dostał coś. Wow! Randolf Brecht. Oni też kogoś mają, tak? Randolf jest od nich czy od nas? I wydaje mi się, że Randolf jest nasz. To on tyle. Tak, Rudolf Brecht. Nasz trafił w naszych. Coś trafiłem? Dwóch zabiłem.
Dwóch zabiłem. Patrzcie, jakie oni mają zaklęcia. Jak nawalają tutaj. Bez oblężenia. Ale tracimy. Straty mamy. Jest kolejny. Poziom w atletykę zdobyłem też. O, mój Niklas Nekromanta też coś tam zadaje obrażenia. Tu już będzie ciężko, bo mam tylko 6 punktów, a to wymaga 8. Jedyne co mogę zrobić to krzesić trochę szkieletów. Patrz jak idzie tutaj. Emanuła von Tempelhof. Strażnik krypty. No jest to oblężenie, ciekawe. No jak, dam radę? Jest. O! Świetnie, wróciły mi umiejętności. Wróciły mi umiejętności. Wtedy mogłem chyba nie mieć, a nie, na początku bitwy miałem banę. No, nieważne. Chodzimy, 120 im zostało tylko. Nie, więcej, tylko się jeszcze nie doczytali. Wystraciliśmy 120 w ogóle. Świetnie. Okej, łucznik Imperium. Tutaj wszystko? Świetnie, idą kolejni tu. Wampir na tyłach muru. Czyści wrogów. No to się sypią tam, trzeba przyznać, że... Tu 14. Dobra. Nie trafiłem! Nie! Ty, ale straty mamy przeogromne. Naprawdę Imperium tego nieźle broni. Przyjrzyjmy się tej bitwie, jak to w ogóle wygląda. Przyjrzyjmy się jej. Nasze szkielety wchodzą tutaj drabinami. No dobra, tu się jakoś przedarli, ale... W porównaniu z imperialnymi, to dobrze, to już wiem dlaczego mamy przewagę liczebną. Bo zobaczcie, straciliśmy 500, a oni 170, nie? Już wiem na czym polega ta przewaga liczebna. W tym ja ilu zabiłem. Dobra. Zaklęć rzuciłem chyba na tyle, żeby quest skończyć. Wydaje mi się, że tak. Zobaczymy.
Wycofali się do twierdzy. No to gotowe. Teraz już po prostu wyślemy żołnierzy. Jak 9 straciliśmy? Te żołnierze mogłem wskrzesić z tej bitwy. 100 żołnierzy wskrzesiłem. Coś pięknego. I teraz przyjrzyjmy się temu, co tutaj dostajemy. Nic specjalnego. Nic specjalnego. Zaczęły się wybory. Wejść do osiedla. Wtedy jeńców. Handel. Raz, dwa i trzy. Sprzedajmy to. Teraz porozmawiajmy z nim. Idź do twierdzy. Udaj się do sali władcy. Porozmawiajmy z Manfredem i... Manfred von Karnstein, właśnie. Chcę być kimś więcej niż tylko najemnikiem. Mawiałem, że jesteś śmiałym wojownikiem i dobrym przywódcą. Z chęcią przyjmę cię na swoje usługi, jeśli zechce złożyć mi przysięgę. Manfredzie, jestem gotowy. Przysięgam, że jesteś moim władcą, moim ojcem i obrońcą. Mam żołnierzy, jako nagrodę. Zaczekajcie. Mam żołnierzy jako nagrodę. Weźmiemy tych. Tylko tak, żeby jeszcze było mnie na nich stać. No właśnie. Wampir von Kersteinów. Minus 260. Wystarczy. Graveguard Seneschal. Wiecie co? Bez... Chyba nie będę brał... Tak, nie będę brał konnych. Wywalę wszystkich konnych. Mamy całą piechotę. 75. No właśnie, piechota jest dość tania. Będę walczył samą piechotą. To znaczy, że szkielety nie kosztują mnie nic? Chyba tak. Chyba szkielety mnie nic nie kosztują. Albo jeżeli dorzucę wampiry, koszt się zwiększa. Jeżeli dorzucę Black Knightów, to się koszt nie zwiększy. Hell Knight nie zwiększy się. Blood Knight już się zwiększy. A mam za dużo ludzi. Okej, co ja zrobiłem? Za dużo. Aha, bo tych jest 42. Najniższy tier. Dobra, 99 mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Nagród rzeczowych żadnych nie dostałem. Szkoda. Dziękuję ci, mój panie. Chodzi o wojnę przeciw Motowi. Musimy unieruchomić część wrogich sił. Niewielki oddział poruszający się szybko przez ich teren i łupiący wioski powinien skutecznie odwrócić uwagę przeciwnika. Lordowie będą musieli ścigać grabieżców i nie będą nam zagrażać. Wyglądasz na odpowiednią osobę do tego zadania. Do usług. Dobrze, masz złupić wiosek. Powiedzmy, że 3. Zaatakuję ich terytorium, mój panie. 3 wioski musimy im złupić. Dobrze. Opuśćmy armię. 3 wioski złupić, ale komu dokładnie? Napadnij wrogie terytorium. I dodatkowe 3000 za każdą wioskę, którą złupię. Dobra. Zróbmy to. Dziennik złapa... Co jest? Benedikt zostanie pojmany przez barona Dereka von Bajta. Czyli Benedikt został pojmany. Ciekawe, czy da się porozmawiać z tym baronem. Głosuj na nowego pana. Nie mogę głosować. Wstrzymuję się od głosu, ale chciałbym ja to dostać. Niestety dostał Johann Hafisch von Karnstein. Mod to są zieloni. The mod to są zieloni. I zielony mam. Gdzie oni są? Tutaj, z tej strony. Gdzieś były te ich wioski. Triland. Averland.
Jeszcze raz zerknijmy na wojnę. Demut, no? Czy, ale oni jeszcze mają jakieś wioski? Zamki 0, miasta 0. Oni już chyba nic nie mają. Dostałem misję na łupienie ich wiosek, ale oni wiosek już żadnych nie mają. Chyba, że mi to zadziała też z tymi, ale no nie, wszystkie wioski myśmy im przejęli. Armia Eicha patroluje tutaj. Oni uciekają przede mną. Zaatakujmy ich, zobaczmy. Spróbujmy. 5-2, złapię ich. 3-8, złapię, ale zanim zaczniemy walczyć. Mam punkt w taktykę. Piechota zadaje więcej obrażeń kawalerii. Piechota otrzymuje mniej obrażeń. Zwiększa wpływ zyskany w bitwach. Tak. Atakujmy tego lorda teraz. I... Ciekawe, mam nadzieję, że on nie ma czarodzieja w bitwie żadnego. Nie mam łuczników żadnych, właśnie. Też jest to, że... Gra mi skraszowała. Nie. Nie, skraszowała. Kurczę, mam nadzieję, że to nie jakiś większy problem. Odpalę ją jeszcze raz. Zapis był nie dość niedawno. Odpalmy gierkę jeszcze raz. Kontynuacja. Save mode nie. Ciekawe. Czy coś w tej bitwie jest takiego, że nie mogę... I rozpocząć, czy po prostu tak chwilowo się stało? Wow, zaraz. Gdzie jest ten zapis? Ranga nie ma... Aha, bo wy nie widzicie. Bo wy tego nie widzicie. O, teraz. Jest problem. Jest problem, bo mój zapis jest zaraz po tym tutaj. Kurczę, trzeba to od nowa zrobić wszystko? Chyba tak. Wygląda na to, że od nowa. Niedobrze, jeszcze jeden. Muszę sam zapisywać, czy na F5 mam zapis? Mam, właśnie, muszę sam zapisywać tę grę. Nie mam autozapisu takiego typowego. Dziwne, że się nie zapisał na autozapis. Dobra, mamy level rodu poziomu drugiego. Kurczę, nieciekawie, ale widzieliście oblężenie. No, damy radę. Straciliśmy jakieś 20 minut progresu. Niestety. Ale damy radę. Jestem poziomu drugiego. Tak... Tak. Jeszcze kilka mułów kupimy. Teraz udamy się do Drakenhof i postaramy się od razu przyłączyć do armii. Od razu przyłączymy się do armii w Drakenhof. Nawet chyba nie będąc najemnikiem postaramy się, jeśli się uda. Tak, odwiedźmy naszego mistrza. Ale nie użyłem tych właśnie, to chwila. Nie użyłem tych zaklęć, czyli to jest przed. W twierdzy nie ma nikogo. Zostanę najemnikiem w takim razie. Będę chwilę najemnikiem, żeby teraz widzieć ich armię. Jest. Armia Johanna jest tutaj. Idziemy na nią. Do niej. Ona to jest ta, która się rozwiązała chyba wtedy. Czyli dobrze kojarzę. Tutaj już tutaj się
członkami armii. Berek Don Bite. Nie mam dość żołnierzy, by mu pomóc. Nie mam dość żołnierzy, okej. Okay. Dlatego. Co dalej? No dołączę do twojej armii. Czy będziesz to jeszcze? Nie, to już jest, ta armia się opuściła, dobra. Czyli za chwilę powinni raczej stworzyć armię. Sam Manfred, ostatnio tak było. Nie wiem, zobaczymy jak będzie teraz, ale... Zaatakujmy sobie. A tak, a myślę, że ich połączy. Niestety. Nie mam wykupionych zaklęć jeszcze. Tak, nie mam wykupionych zaklęć. Innych. Naprawdę? Ktoś mi ich przewrócił? Ktoś mi ich przewrócił niestety. Wygrywam bitwę. Jednego i umarłego mam. Łapiemy teraz drugą bitwę. Kurczę! Zapisuję grę. Po każdym trzeba będzie teraz klikać F5. Dobra, chodźmy do Drakenhof. Zaklęcie kupić. Mam je. A nie mogłem zmienić. Mam je kupione. Coś nie wiem. Nie jest jakiś super stabilny chyba ten mod. No ale zobacz, gramy. Da radę grać, więc jest najważniejsze. Znaczy działa płynnie, tylko gdzieś ma jakieś takie błędy. Jest armia Manfreda. Od Karlsteina. Ale jeszcze zanim pójdziemy do Manfreda, złapiemy sobie tych 20 jeńców. No zanim się zbierze, prawda, to my możemy tutaj sprzedać jeńców. Może od razu dostaniemy jego oddanym. Może się uda. 40 minuty nagrania, dobra. To jeszcze dołączymy do tej armii, ale spróbujemy zostać wasalem. Złożyć mu teraz przysięgę. Dobra, przyłączyliśmy się i teraz chcesz mi dać ludzi, tak? No to ja na pewno wezmę strażników krypty, szkieletem kaptan, graveguard. Drakenhofgard. Seneschal. Roaming Undead. Trzech. Jakiś innych mogę jeszcze zrobić. Dobra, coś takiego. Nagrody rzeczowe. Chyba nie ma żadnych. Zapisujemy. I przełączmy się do jego armii. Dołącz do armii. O, teraz są zmiany na plus. Będę zyskiwał teraz renomę i idziemy oblegać Einshatten. Czyli tutaj bez zmian dzieje się dokładnie to samo, co się miało zadziać. I będzie oblężenie. No to idziemy. Hmm.
Mam jakiś awansik. Złoto dzienne minus 69. Urok. Wpływ zdobywany w bitwach. I tu później co? Perswazja. Tu są perswazje. Tu jest atletyka. Przywództwo. Dobra, niech będzie ten urok teraz chwilowo. F5. Idziemy do ataku. Ech, headshoten. Panusz tutaj jest. Leopoldo Di Lucci. Atakujemy. Zdobyłem punkt w inżynierię również. Liderki się wczytają i gotowości. Jakieś zaklęcia polecam. Będziemy widzieć pierwsze. O, jest. Już tam. Niklaus, mój... Okej, Rudolf swoich zabił. Powiedzmy, że zwiększył swoją siłę. Dostałem z praktykowania magii. Wow. Nie uwzięli. Dietrich von Dolch teraz zabija ludzi. To chyba tym deszczem. Chyba tak. Zabiłem. Wieża dojeżdża. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trzech. Pięknie. Dojeżdżają. Sześć punktów mi tylko zostało, bardzo mało. Ale tu już dojeżdżamy. Ty, ale czy ja nie mogę jako wampir? Chyba mogę. Czyli zanim moi wejdą, ja mogę skoczyć i chyba dolecieć tam. Sprawdzimy to. Chyba muszę odczekać chwilę. Zanim użyję tego drugi raz. Tak, teraz coś mi nie działa. Za późno. Ale tak to bym tam doleciał i było... No, fajnie by było. Wchodzimy do góry. Nasi też wchodzą. Jestem w miejscu, gdzie się respią, więc trzeba szybko wbiec na górę. Będą na plecy wchodzić zaraz. Świetnie. O, nice. Będziemy czyścić te wieże z łuczników, ale ich tu nie ma. Okej, czyli tu jest wyczyszczone. Ich tu podchodzą.
Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Czekamy, czekamy, czekamy. Mój nekromanta zdobywa poziom. Oni się zrespili na dole, dobra. Jeszcze raz. Dobrze. I kolejny dostał. A wybijamy ich. To wybijamy, zostało ich 130. Tu. Dobra. Biegniemy, 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 biegniemy. I raz. I dwa. I trzy. Cztery. Ale bitwa. W porządku, teraz was. Siemaneczko. O ty. Mamy ich. Graveguard Seneschal tu był. Kurde, ale sam zatłukłem 38. Nice. Myśli żołnierze już tutaj. No, i dużo mi padło, ale biorę kolejnych. Biorę kolejnych, biorę też jeńców. Wziąłem chyba zwykłe szkielety niepotrzebnie. Tak, wolę mieć. Coś takiego? Które lamparda? Mogłem wziąć też wszystkich, bo bym je wrzucił po prostu do lochu. Puśćmy armię. Zapis gry. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.